Witam. Znajdujemy się dzisiaj obok rododendrona. Chciałem Państwu opowiedzieć, co zrobić, kiedy rododendron skończy swój okres kwitnienia. Na początku powinniśmy zacząć od oberwania przekwitniętych kwiatostanów. Za chwilę pokażę to z bliska, jednak co jest ważne? Musimy oberwać kwiatostany ręcznie, delikatnie, ponieważ poniżej znajdują się nowe pąki. Jeżeli byśmy chcieli sekatorem obciąć przekwitnięte kwiatostany, a nawet przekwitnięty kwiatostan z częścią liści, możemy narazić się na to, że obetniemy nowe pędy. Tak jak wcześniej mówiłem, kwiatostan delikatnie obrywamy, a na dole w tym miejscu możemy zobaczyć nowe pędy. Kiedy oberwaliśmy już wszystkie przekwitnięte kwiatostany, zadbajmy o nawożenie. Nawóz do rododendronu nie powinien zawierać w swoim składzie wapnia. Najlepszym nawozem będzie nawóz dla roślin lubiących niskie pH podłoża lub po prostu nawóz do rododendronu. Pamiętajmy, że rododendron ma płytki system korzeniowy, dlatego nawożąc go musimy uważać, aby nie popalić korzeni. Jak dobrze wiemy, rododendron podczas kwitnienia wymaga obfitego podlewania. Jednak, kiedy to kwitnienie już się skończyło, nie zapominajmy o nim. Rododendron nie potrzebuje jedynie nawozu, aby zawiązać mocne, silne i zdrowe pędy. Potrzebuje również wody.